Ewangelii. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Sytuacja z tego wydarzenia ewangelicznego pokazuje, jak człowiek może być niedorzeczny w swych oskarżeniach wobec Pana Boga, a tymczasem tyle razy rzucamy Bogu w twarz, że to On jest winien naszych nieszczęść, że to On odpowiada za nasze upadki, pogubienia, za nasze cierpienia, za pogubienie naszych bliskich, za nagłe śmierci. Jesteśmy jak ci uczeni, co przypisują Jezusowi bratanie się z szatanem. Jezus ukazuje wewnętrzną sprzeczność takich oskarżeń. Uwierzyć Panu całym sobą, zaufać Jego wielkiej miłości, co nie cofa się przed podjęciem ofiary. Tego jest nam bardzo potrzeba. Potrzebujemy zgody na cierpienie, jeśli to jest konieczne, na przyjęcie cierpienia z sercem pełnym miłości, byleby ocalić, uratować człowieka, by pomóc drugiemu poprzez moją ofiarę, mój trud miłości. Matka Boża jest z nami. Ona nie ucieka przed tym, co ją kosztuje, co ją przyprawia o ból głowy. Pokazuje nam, że można wytrwać przy Jezusie nawet w naprawdę trudnych momentach. Maryja nie koncentruje się wtedy na sobie, na swoim bólu, ale cała jest poddana Bożemu prowadzeniu. Słucha, co Pan mówi do niej. Ona tym żyje, co Bóg oczekuje. W różańcu prośmy o taką postawę dla każdego z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,